Najpierw wytłumaczę temat tych rekolekcji. Kiedy ksiądz Grzegorz usłyszał, że dziś zaczynamy od hasła zatrzymani, pyta się, a to co, jakąś wizytę CBA się spodziewacie, skoro rekolekcje dla przedsiębiorców? No nie, miejmy nadzieję, że obędzie się bez tego typu atrakcji. Ten temat, te trzy słowa, zatrzymani, zadziwieni i przemienieni, odpowiadają liturgii słowa trzech najbliższych dni. Czyli będą to rekolekcje biblijne. Stąd zachęcam, aby każdego dnia przeczytać fragment Ewangelii, który jest w liturgii na dany dzień. Ponieważ te fragmenty Ewangelii będą tą naszą drogą, tym naszym rozważaniem. Dzisiaj powiemy o zatrzymaniu. Za chwilę przeczytamy jeszcze raz ten fragment Ewangelii o tym człowieku, który był przykuty do łoża. To jest człowiek zatrzymany. Jutro powiemy o zadziwieniu, uroczystość Matki Bożej, o Maryi, która jest zadziwiona. I w końcu trzecie hasło to przemienieni. Ale zobaczcie, te trzy słowa to pewien także cykl, pewna droga naszego nawrócenia. Anegdotka. Podobno kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, wtedy kiedy uciekali przez Morze Czerwone, jeden z nich miał strasznie narzekać. Patrzy pod nogi i cały czas narzeka, a że błoto, a że mokro, a że ciężko iść, że on już dalej nie idzie, bo ta droga w ogóle nie ma sensu i po co to wszystko, i on jest zmęczony i głodny. Wtedy miał zstąpić anioł. Zatrzymał się przed nim, podszedł do niego, ręką podniósł mu głowę do góry. I tylko tyle. Kiedy ten człowiek zobaczył wielki Boży cud, mur wód po prawej i po lewej stronie, został zadziwiony. Znalazł odpowiedź, po co to wszystko. I poszedł dalej, już przemieniony. I taka jest logika naszego nawrócenia. Chcemy się podczas tych naszych rekolekcji zatrzymać po to, żeby się zadziwić działaniem Bożej łaski. I wtedy, kiedy zadziwimy się tym Bożym działaniem, będziemy mogli wrócić do naszego życia już przemienieni. To jest właśnie to adwentowe nawrócenie. A więc dziś słowo zatrzymani. O CBA już było, ale zobaczcie, każdy z nas jest miłośnikiem wolności. Nieraz ta wolność jest nadinterpretowana. I niektórzy tę wolność interpretują tak, że człowiek może czynić to, co chce. Ale jest rzeczywiście w nas coś takiego, że jeżeli spotykamy i natrafiamy na ograniczenie, obojętnie jakie ono jest, to czujemy niezadowolenie. Bo ktoś mnie ogranicza, bo ktoś czy coś powoduje, że nie mogę czynić tego, co chcę. Że moja wola nie może się zrealizować. Jakże często denerwujemy się na przepisy, na drugiego człowieka, szeroko mówiąc na świat, bo nie mogę zrobić tego, co bym chciał. Jakże często denerwujemy się chociażby w rodzinach, kiedy ja mówię, że moja wola jest taka, że chcę, żeby było zrobione to i to, albo w firmie, a ktoś tego nie robi. Ktoś ma inny pomysł, ja się wtedy denerwuję, bo moja wola nie jest realizowana. A więc mamy potrzebę takiego właśnie bycia sprawcami. To, że ja tę moją wolność realizuję w ten sposób, czynię to, co chcę. I w tym sensie zatrzymaniem
będzie to, co mnie ogranicza. I taka jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia. Posłuchajmy jeszcze raz, może niektórzy dołączyli do nas przez transmisję internetową. Przypomnę te słowa, wsłuchajcie się w nie uważnie jeszcze raz, szczególnie zwracając właśnie uwagę na tego człowieka, który jest na tych noszach, który jest zatrzymany. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczane ci są twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Czyż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone ci są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań. Weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. To ten fragment z Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 5. Tym zatrzymaniem człowieka jest choroba. Przykuty do łoża, niczego nie może uczynić, niczego nie może zrobić. To niemoc. Spotkałem któregoś razu pewną panią, która była bardzo aktywna, ale przyszła choroba, która fizycznie uniemożliwiła jej działalność. Powodowała zmęczenie po bardzo krótkim czasie, ból, kiedy wstała z łóżka. Przeżywała swój wewnętrzny dramat, bo oto zmienił się zupełnie styl jej życia. Nie mogła pogodzić się z tym, że dotychczas wszystkim kierowała, wszystko mogła zrobić, była osobą bardzo aktywną, a teraz najmniejszy wysiłek powodował wielki ból. Człowiek unieruchomiony, niejako spętany, i może przywołajmy to nieszczęsne porównanie do tego więzienia. Tak, to jest właśnie to więzienie człowieka. Na tym polega więzienie, że ja nie mogę czynić tego, co chcę. Ale teraz to więzienie może być chociażby w tym przypadku jako choroba. Tutaj siłą rzeczy przychodzi nam czas obecny, czas pandemii. Jakże wielu przedsiębiorców, łącznie tutaj za ścianą z naszym Domus Mater, które żyło z gości, z działalności właśnie przyjmowania tych, którzy podróżowali, także z gastronomii, jakże wiele dzisiaj branż jest zatrzymanych. Uniemożliwia to pandemia, przepisy, i wielu przedsiębiorców dziś jest w ten sposób uwięzionych, bo nie mogą czynić, nie mogą robić tego, co chcą. I to również może być ta forma z pewnego rodzaju ograniczenia. I zobaczmy, że to jest ten człowiek na łożu, ale jest jeszcze czterech, którzy mają pewien pomysł, mają plan. Przynoszą go do Jezusa. Biorą jego łoże, wchodzą na dach. W Izraelu dachy są płaskie. Ze względu na klimat jest to łatwiejsze. U nas byłoby to na pewno
w taki sposób niemożliwe, spuszczają go przez dach. On jest bezsilny, ale oni mogą działać. Nieraz to się pokazuje, że to jest przykład modlitwy wstawienniczej. Ja nic nie mogę, ale ten drugi człowiek może mi pomóc. To oni go przyprowadzają do Chrystusa. Oni go spuszczają w sam środek. Dzięki temu jest możliwe to spotkanie. Ale idźmy dalej w naszym rozważaniu. Następuje przedziwne sformułowanie Jezusa, które za chwilę oburzy faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus mówi: człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. Ten człowiek przychodzi po uzdrowienie, a Jezus mówi o odpuszczeniu grzechów. Spróbujmy, choć nie znamy tutaj dokładnie, jakie były motywy, ale spróbujmy zastanowić się, jak to mogło wyglądać. Skoro Jezus mówi o grzechu, to prawdopodobnie nie chciałby temu człowiekowi wypominać jakiegoś grzechu, który byłby ukryty, który byłby tajny, który byłby tylko sprawą między nim a tym człowiekiem. A więc można przypuszczać, że chodzi o pewną znaną sprawę, czyli o grzech, który ma charakter niejako publiczny. Co mogło być takim grzechem? Może to była niewiara. Może ten człowiek już zwątpił w ratunek dla siebie? Jakże często chory człowiek broni się przed leczeniem. Mówi: ja już nie chcę. Rodzina go zmusza, rodzina mu załatwia lekarzy, rodzina go mobilizuje, a jemu jest już wszystko jedno. Bardzo często chory człowiek właśnie popada w tego typu apatię. Może on już nie chciał żadnych terapii, żadnych kolejnych lekarzy, żadnych cudotwórców. Ale ci byli zdesperowani. I może w ten sposób Jezus chce pierwsze co to uleczyć niewiarę tego człowieka. Tego nie wiemy, ale to przypuszczenie może wcale nie jest takie błędne. Ale wtedy następuje coś kolejnego w tej mowie Jezusa. Połączenie grzechu z chorobą. Czy Jezus chce nam w tym momencie wytłumaczyć naturę choroby, że to choroba jest grzechem? Raczej nie. Ale może chce pokazać odwrotnie, że to grzech jest chorobą. Że tak jak choroba związała tego człowieka w sposób fizyczny, tak grzech jest jeszcze większą chorobą. I to, co wspomniał ksiądz proboszcz właśnie podczas homilii, że ten człowiek najpierw potrzebuje nie tyle uzdrowienia fizycznego, co najpierw potrzebuje uzdrowienia duchowego. Bo grzech jest właśnie tego typu niewolą. I skoro jesteśmy podczas rekolekcji adwentowych, a naturą rekolekcji jest to, aby przemieniać siebie, aby odrzucać grzech, to zatrzymajmy się na tym chwilę, na tym porównaniu, że grzech jest niewolą. W jaki sposób? Kilka przykładów. Zobaczcie, jak działa kłamstwo. Kiedy człowiek raz skłamie, prawdopodobnie nastąpi drugie kłamstwo. A potem jeszcze kolejne, jeszcze kolejne. Ponieważ po tym pierwszym kłamstwie człowiek ma do wyboru albo przyznać się i powrócić na drogę prawdy, choć wydaje mi się, że jest to rzadsze, albo częściej zaczyna brnąć
w dodatkowe kłamstwa, aby przykryć to pierwsze. Zaczyna tworzyć całą nową rzeczywistość, alternatywną rzeczywistość. Swój świat kłamstwa. Po pewnym czasie sam może w to uwierzyć. Że on jest taki, że on powiedział to, że ten zrobił tamto. I zaczynamy tworzyć swój alternatywny świat. Mówimy o zakłamaniu jako już pewnym stanie człowieka, że ten człowiek nie żyje w prawdzie. Tak może być również w firmach. Kiedy dopuścimy się jednego kłamstwa, jakiegoś nazwijmy to nieścisłości, mówiąc delikatnie, nieścisłości w dokumentach, jakże często potrzeba, żeby za tym poszły kolejne kłamstwa. Potem trzeba powiedzieć pracownikom, a słuchajcie, jak będzie kontrola, to powiedzcie, że było tak i tak. Jeżeli przyjedzie kontrahent i trzeba rozliczyć się z wykonanej roboty, powiedzcie, że było zrobione to i to i to. To już nie tylko ja kłamię, ale zaczynam w to włączać również innych. I tak działa to zniewolenie kłamstwem. I teraz to wszystko odwrócić jest bardzo trudno. Takim podobnym grzechem, jeżeli chodzi o firmy, może być właśnie korupcja. Korupcja to właśnie ten proces, kiedy dwóch, nazwijmy tutaj, może być oczywiście więcej, ale dwóch partnerów wchodzi na drogę kłamstwa i przestępstwa. Ale co się okazuje? Że z korupcji tak trudno jest wyjść, bo ja mam na ciebie haka i ty masz na mnie haka. Jeżeli teraz ta korupcja dotyczy szerszego środowiska, wzajemnie zaczynamy się szachować. I teraz każdy, kto chciałby powrócić na drogę prawości, jest mu bardzo trudno, bo wie, że ci inni po pierwsze mają na niego haka, a po drugie będą się bali, że on zacznie mówić prawdę o nich. I tutaj ten grzech widzimy, że staje się prawdziwą niewolą. Jeden z przedsiębiorców tak mi powiedział. Mówi, ja przestrzegam prawa nie dlatego, że jestem tak bardzo do niego przywiązany, ale po to, żeby nikt nie miał na mnie haka. Dla mnie istotna, kluczowa jest właśnie ta wolność, wewnętrzna wolność. I zobaczcie, właśnie mamy to kłamstwo, czy ten grzech korupcji, który wiąże człowieka. Mamy grzech chociażby materializmu. Grzech bardziej subtelny. Grzech, kiedy trudno powiedzieć, kiedy ja już jestem materialistą, a kiedy jeszcze nie. Więc może nie mówmy o grzechu, ale o pewnej słabości. Ale okazuje się, że kiedy człowiek chociażby zaczyna przyzwyczaja się do pewnego standardu życia, do pewnego poziomu. Kiedy teraz przychodzi czas kryzysu albo utrata pracy, to wielu ludzi gdzie idzie? Po chwilówki. Bo tak trudno się przyznać rodzinie, słuchajcie, od dzisiaj zaczynamy poważne oszczędzanie. Trudno dzieciom powiedzieć, słuchajcie, musimy się wypisać z zajęć dodatkowych. Trudno powiedzieć, słuchajcie, musimy zmienić samochód na gorszy. Zwłaszcza mężczyźni mają z tym problem, bo to byłoby przyznanie się do pewnego rodzaju porażki. Coś mi nie wyszło, coś mi się nie udało. A więc chociażby idę po kredyt po to, żeby pokazać rodzinie, że dalej wszystko jest w porządku, dalej jest okej. Bo nie chcę się przyznać do mojej porażki. Dlaczego? Bo ten poziom życia, ten materializm
w jakiś sposób mnie krępuje. Mogą być innej natury grzech. Może być chociażby grzech związany z przyjemnościami cielesnymi, jakie one by nie były. Również człowiek się przyzwyczaja, pewien styl życia. I potem zmienić to jest bardzo trudno. Chociażby dlatego, że pojawiają się pewne znane miejsca, pojawiają się koledzy, pewne towarzystwo i nagle powiedzieć, słuchaj, nie idę z wami, jest trudno. Może warto jeszcze wspomnieć o rodzinie. Jak tutaj znaleźć pewnego rodzaju zniewolenie? Zobaczcie, że bardzo często w rodzinach pojawiają się jakieś konflikty, zwłaszcza chodzi mi o dalsze rodziny. Pojawiają się jakieś konflikty. Takie konflikty mogą być chociaż też również i w małżeństwie. Sprawy nierozwiązane. I w momencie, kiedy Pismo Święte mówi, niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem, czyli rozwiąż sprawę dziś. Jeżeli odłożymy daną sprawę na dłużej, to okazuje się, że potem jest bardzo trudno naprawić te relacje. Bo potem jedna osoba czeka, niech ta druga przeprosi, niech ta druga pierwsza wyciągnie dłoń, a ta druga czeka na tą pierwszą. I gdzieś te konflikty, nierozwiązane sprawy zaczynają się nawarstwiać. Niby wszystko jest ok, niby jest całkiem nieźle, ale jednak czujemy, że jest coś, co nas rozdziela. Tak jest niestety często w firmach, zwłaszcza między wspólnikami, między osobami, które ze sobą blisko współpracują. Współpracujemy z rozsądku, dlatego że wiemy, że innej drogi nie ma, innej alternatywy nie ma. Ale są między nami jakieś sprawy nierozwiązane, które powodują, że nabieramy do siebie dystansu. Jesteśmy nie tyle razem, co obok siebie. Choć nawet byśmy chcieli zmienić tę naszą sytuację, okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe. Bo każda z tych wyżej wymienionych sytuacji, ale mogłoby być ich też również więcej, powoduje, że jesteśmy niejako ograniczeni, związani tymi pętami. I tak działa właśnie grzech. Na tym polega cały dramat grzechu. Że nie jest tylko jednym aktem, że ja zgrzeszę i potem jest wszystko ok. Nie, ten grzech zaczyna mnie wiązać. Zaczyna mnie krępować. Dlatego tak często używamy sformułowania, że grzech jest niewolą. Możemy w tym kontekście powiedzieć, że jest więzieniem. Jest chorobą, która powoduje, że moja dusza jest sparaliżowana. I dziś właśnie mówimy o tym zatrzymaniu. I co się dzieje? W tą chorobę, w to zatrzymanie wkracza Jezus. Może tak być, że nieraz człowiek sam nie jest w stanie przyjść do Niego fizycznie. Może nieraz potrzeba właśnie takiego, także pomocy drugiego człowieka. Chociaż bardzo często odrzucamy tę pomoc. Także często, kiedy ktoś nas, czy my kogoś innego przestrzegamy, czy nawet zachęcamy, pójdź do spowiedzi, zmień swoje życie, człowiek się zamyka, stawia pewnego rodzaju mur. Ale to właśnie spotkanie z Jezusem, ono jest tym epicentrum tej nauki, tej dobrej nowiny. Ten człowiek zostaje odmieniony wtedy, kiedy spotyka Jezusa. Zostaje uzdrowiony fizycznie,
Ale z tych słów możemy przypuszczać, że również albo przede wszystkim następuje jego uzdrowienie duchowe. Tutaj jest też trochę tej dyskusji z faryzeuszami. Jezus niejako prowokuje ich, pyta się, co jest łatwiej powiedzieć. Odpuszczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć wstań, weź twoje łoże i idź do domu. To akurat fragment skierowany do faryzeuszów. Tak, Jezus jest Bogiem, ma moc odpuszczenia grzechów. I ten cud uzdrowienia jest pieczęcią. Ale Jezusowi przede wszystkim chodzi o to, aby człowieka uwolnić w tym spojrzeniu właśnie na Boga. Aby ten człowiek mógł na nowo tę relację, powrócić do relacji z Bogiem. Zobaczcie, to się w pewien sposób kojarzy z synem marnotrawnym. Tam syn nie był wprawdzie sparaliżowany, ale jego stan był niewiele lepszy. Był po pierwsze głodny, a więc ten aspekt fizyczny. Był brudny, zmęczony po podróży. Jego odzienie było zniszczone. Bóg przywraca mu jego godność, jego szatę syna. Daje mu jeść, czyli pokarm, to co jest mu potrzebne, konieczne do życia. Spotkanie, które uzdrawia, które daje moc. Dziś przynosimy tutaj do Chrystusa te nasze ograniczenia. I zachęcam was, za chwilę rozpocznie się czas adoracji, tutaj przed obrazem Matki Bożej. Zachęcam was do takiej osobistej modlitwy. Zachęcam was do medytacji tego fragmentu. Jest taka metoda rozważania Pisma Świętego, żeby stanąć właśnie w obecności Chrystusa, niejako przenieść się tak jak do tej sceny i zobaczyć siebie w tej scenie. A ja może dziś odwrócę nieco tę metodę. Przeczytaj ten fragment Ewangelii. Pomyśl o swoim tym, co cię krępuje. Czy w wymiarze fizycznym, czy w wymiarze duchowym. Pomyśl, że to dziś jest coś takiego, że może leżysz właśnie na tym łożu. Jesteś skrępowany, skrępowana. I wpuść Jezusa do swojego życia. Pozwól mu na to spotkanie. Niech ten czas medytacji, ten czas adoracji przed Najświętszym Sakramentem będzie właśnie tym pytaniem, tą zachętą: Chryste, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, do tego, co mnie zniewala. Bądź ze mną, bo jesteś moim Bogiem. Amen.